Witanko, tym razem myślę, że krótki filmik. Tam już czekają dwie paczki na hulajnodze do Kuby, do naprawy. Philips D8614 i ED90 na początek, tak się umówiliśmy. Także w nocy je podrzucę do paczkomatu. No i kurczę, no jeszcze się nie będę śpieszył, bo mam zamiar więcej tych sprzętów wysłać do Kuby. Być może te kasety też do niego pójdą, bo dla mnie to są kasety na odstrzał, takie, które mi się nie podobają albo nie są mi potrzebne, czyli Dancemania dwójka, bo mam takie dwie, to na pewno miało iść do Kuby. Tutaj te Fantastic Hits, ja wczoraj mówiłem Fantastic Music, Fantastic Hits, to są jak dla mnie obrzydliwe covery. Nie lubię czegoś takiego, covery, ja bym powiedział obrzydliwe przeróby, no bo to są niby covery. Te tutaj Best of the Best, 70 lata, to poza tym, że są 70 lata, za taką muzyką nie przepadam, to też są obrzydliwe covery. Zobaczcie, tutaj nawet napisane jest cover version. Także to też na odstrzał. Tutaj ten Bomba Attack 3, te polskie młódzki, takie techno bezsensowne, nie lubię takich, też na odstrzał. Ta tutaj, The Very Best of Disco Jack Service 11, volume 11, też mi się to nie podoba, też to na odstrzał. Jeśli ktoś z Was by był zainteresowany, to zgłaszać się. Ja dawałem dwie dyszki za sztukę w folii, to możemy się jakoś dogadać. Big Hits to też są chyba obrzydliwe covery. Na pewno, bo tak, na pewno, to są też obrzydliwe covery. Nie podoba mi się coś takiego. DJ Bobo, podróbka, Love Is All Around, Runaway. Pamiętam, co to było, ale no pamiętałem, Feel the Heat of the Night, Master Boya. No i jeszcze trochę innych, tutaj pokażę okładkę tak na szybkiego, jakby ktoś sobie chciał spauzować i poczytać, jakie tu są jeszcze tytuły, ale no uprzedzam, to są obrzydliwe covery, przynajmniej ja je tak oceniam. W sumie to chyba wszystkie te kasetki, których się pozbywam, poza tym Dancemanią dla Kuby, to są wszystko obrzydliwe covery. Ta Viva Power chyba to samo. Niech no sobie przypomnę, co my tu mamy. No, co by nie było, w domu je sprawdzałem i nie podobają mi się one, bo prawdopodobnie to też są te obrzydliwe covery. Także tych 2, 3, 4, 5, 6, 7 kaset na odstrzał, z czego jedna idzie do Kuby. No, a reszta są w porządku. To są odrzuty z tych dwóch albo trzech ostatnich partii, jakie zamawiałem. Nie wiem, czy by się jeszcze jakaś nie znalazła, ale to bym musiał pogrzebać głębiej. W sumie zajrzę do tej gablotki tutaj, bo tam mam powrzucane te wszystkie kasety, także zaraz jeszcze się upewnię, czy coś jeszcze tutaj nie dojdzie do tych odstrzałów. Wygląda na to, że nic więcej. Tylko ta jedna podwójna i te sześć, które w większości to są obrzydliwe covery, tak zwane. No, a reszta gdzieś około z trzech partii, tam w jednej partii miałem chyba 6 czy 7 kaset, w dwóch miałem po 9 kaset. Tam zawsze coś jest, co idzie posłuchać, a te tutaj mi się nie podobają. Także no, pokazywałem po kolei wszystkie, jeśli ktoś z Was jest zainteresowany, to piszcie. A jak nie, to być może Kuba je wszystkie przytuli, jak będę robił następną paczkę. Razem z tą mu dorzucę te 6. No i to na tyle. Zmykam. Hejka.